kolejnym rodzajem treningu jest trening na wytrzymałość siłową, tudzież potocznie, może słyszeliśmy, na rzeźbę. Jest to trening, który może tak naprawdę trenować każdy. Na jednej sesji treningowej jesteśmy w stanie trenować wszystkie partie mięśniowe. W treningu tym mamy mniejsze obciążenia niż w treningu na masę mięśniową. Dobieramy tak obciążenie, żeby móc wykonać około 15 powtórzeń, maksymalnie 20. Także obciążenie będzie oscylowało w granicach 60% ciężaru maksymalnego, jaki możemy podnieść. Trzeba pamiętać, aby podczas tego treningu skrócić przerwy między seriami do około 30 sekund. W treningu na masę te przerwy powinny trwać około 90 sekund. W treningu, gdzie pracujemy bardziej nad definicją mięśnia, tak zwaną rzeźbą, te przerwy skracamy do sekund 30. Przez to zwiększamy intensywność treningu. Organizm pracuje w troszkę inny sposób. Zagęszczamy mięsień, co powoduje, że on staje się ładniejszy, można powiedzieć, i bardziej widoczny przy jednoczesnym redukcji tkanki tłuszczowej.